Jeśli mamy tekst Biblii, Biblię ze sobą, to możemy otworzyć drugi list świętego Piotra. Dzisiaj, jako że jest środa, spróbujemy pochylić się nad tym tekstem. To jest drugi list apostoła Piotra. Jest napisany prawdopodobnie z więzienia. Piotr jest już sam. Rozumie, że jego rozstanie z życiem już jest bliskie. Bibliści, porównując ten list z pierwszym listem Piotra, zauważają jego taką większą chropowatość, że pierwszy list pisał Tymoteusz, Piotr mu dyktował i widać większy taki kunszt pisarski w tym pierwszym liście. W tym drugim widać, że Piotr już jest sam pisze ten list, jest on bardziej taki literacko uboższy. Ja tego nie zauważam, ponieważ aż tak się nie znam. Dla mnie ten list jest tak samo piękny jak pierwszy. Można go podzielić na takie trzy części. Pierwsza część, prawie że do rozdziału drugiego, mówi nam o przemienionym życiu, o owocu Ducha Świętego. Poczytamy i zobaczymy, jak Piotr patrzy na owoc Ducha Świętego, co Piotr uznaje za ważne w tym owocu. Znamy dobrze punkt widzenia apostoła Pawła z listu do Galacjan. Dzisiaj zobaczymy, jak Piotr patrzy na ten sam owoc, na przemienione życie. Druga część, która zawiera się właściwie w prawie całym drugim rozdziale, to jest ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami. Piotr dużo miejsca poświęca, żeby właśnie uczulić swoich odbiorców na to takie niebezpieczeństwo, które niosą za sobą fałszywi nauczyciele, fałszywi bracia. I trzecia część, taka eschatologiczna, Piotr pisze o zbliżających się czasach ostatecznych, z czym będą związane, jakie tam będą wtedy zagrożenia dla wierzących, czego mają się, na co wierzący mają zwracać uwagę. No więc jeśli pozwolicie, to przeczytam tą pierwszą część, która skończy się wersetem 19. Także przeczytam najpierw całość tego pierwszego rozdziału i potem sobie zastanowimy się nad jego treścią. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy ze względu na sprawiedliwość naszego Boga i Zbawcy, Jezusa Chrystusa, otrzymali wiarę równie cenną jak nasza. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Otrzymaliśmy wiarę. Nie jest to coś, co sami osiągnęliśmy. Otrzymaliśmy. Bóg wzbudził wiarę w naszych sercach. I ze względu na sprawiedliwość Jezusa Chrystusa, a nie naszą własną. Niech łaska i pokój będą waszym udziałem w jeszcze większej mierze dzięki poznaniu Boga oraz Jezusa, naszego Pana. Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał w swojej własnej chwale i wspaniałości. Dzięki nim darowane nam zostały drogocenne, największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, jako ci, którzy nie ulegli zepsuciu, do którego na tym świecie doprowadzają żądze. Dowiadujemy się tutaj, że otrzymaliśmy od Boga wszystko to, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. To jest od Boga dar do nas. To nie jest coś, o co potrzebujemy, nie wiem, jakoś prosić Boga, bo jeszcze tego nie mamy. Czytamy tutaj, że wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, otrzymaliśmy właśnie od Boga.
że jesteśmy uczestnikami jakichś niezwykłych, cennych obietnic, które doprowadzą nas do uczestniczenia w boskiej naturze. Więc w naturze świętego. Bóg jest święty, Jego natura jest święta i my mamy w darze tą świętą naturę, mamy w niej udział, możemy w niej uczestniczyć. I teraz Piotr właśnie zaczyna opisywać to, co Paweł nazwał owocem Ducha Świętego. Piotr opisuje w takich słowach. Właśnie dlatego dołóżcie starań i połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Patrzcie, czyli z jednej strony otrzymaliśmy od Boga wszystko, co potrzebujemy do życia i pobożności. Jest to dar od Boga, a jednocześnie mamy dołożyć wszelkich starań, czyli mamy wykonać jakąś pracę, jest to zależne od nas, aby połączyć to wszystko, aby to się rozwijało w nas. I tutaj Piotr pisze dalej, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. I więc zobaczcie, owoc Ducha Świętego, czyli według Piotra miłość, braterstwo, pobożność, wytrwałość, opanowanie, poznanie, prawość, wiara. Te cechy, jeżeli one się będą rozwijać w nas, to one sprawią, że nie będziemy bezczynni i bezowocni. Że nie będziemy takimi ludźmi, którzy tylko przychodzą do kościoła i tylko biorą coś i tylko potrzebują być obsługiwani, ale będziemy ludźmi, którzy nie będą bezczynni i bezowocni. Bóg będzie mógł używać nas, kiedy właśnie te cechy będą się w nas rozwijać. I Piotr apeluje, że macie dołożyć starań, aby to się stało. To od nas zależy, jak to będzie wyglądać w moim i twoim przypadku. Jakby zadatek tego dostałeś od Boga, tak jakby takie nasionko Bóg zasiał w tobie i w tym nasionku jest cała pełnia, którą potrzebujesz do wzrostu, a ty musisz dołożyć starań, żeby to się zakorzeniło i żeby to rosło i żeby to było podlewane i mogło się rozwijać. I dalej pisze tak. Komu natomiast... że to spowoduje, że będziesz wzrastał w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Będziesz wzrastał w poznaniu. W innym miejscu Słowo Boże mówi, że życie wieczne to poznawanie Syna Bożego. Że potrzebujemy wiecznego życia, żeby poznawać Jezusa Chrystusa. Wyobraź to sobie, że nawet mogąc żyć 100 lat na tym świecie, nie poznasz Jezusa Chrystusa tak, jak należy. Nawet jak już staniemy przed Nim twarzą w twarz, to dalej będziemy całe życie wieczne, które nam Bóg dał, będzie służyło do jeszcze lepszego poznawania Jezusa Chrystusa. To jest dla nas niewyobrażalne, bo my nie jesteśmy tacy złożeni i skomplikowani i nie mamy takiej głębi, żeby trzeba było aż wieczności, żeby siebie nawzajem poznać, prawda? Natomiast zobaczcie, kim jest Jezus, że cała wieczność będzie służyła temu. I będziesz w tym wzrastał. Jeśli te cechy, jeśli ten owoc Ducha Świętego będzie się w tobie rozwijał, to po prostu będzie wzrastać twoje poznanie, a ono jest ci potrzebne do tego, żeby się upodabniać do Jezusa. Nie tylko wiedzieć, jaki Jezus jest, jak się zachowuje, jak reaguje w różnych sytuacjach, ale żebyś ty nauczył się tak właśnie
zachowywać i reagować. W niedzielę powiedziałem, nie wiem czy pamiętacie, w niedzielę powiedziałem, że spośród wszystkich opisanych w Biblii osób, tylko Jezus w każdej sytuacji zachował się tak, jak należy. Prawda? Wszyscy mieli swoje gorsze dni, gorsze momenty, wszyscy byli zawodni, każdy jeden bohater Starego i Nowego Testamentu, można mu tam wytknąć coś, prawda? Ponieważ byli po prostu tylko ludźmi. Natomiast tylko Jezus zachował się w sposób nienaganny w każdych okolicznościach. Niektórzy myślą, no a czy jak tam pochłostał w świątyni niektórych, czy to było prawidłowe zachowanie? Tak, prawidłowe. Jak najbardziej. Jezus, nawet jeżeli wpadł w gniew, to nie stracił nad sobą panowania. Jego gniew, Boży gniew jest gniewem stabilnym i Bóg, kiedy wywiera gniew, to nie traci kontroli nad sobą, dalej jest opanowanym, w pełni kontrolującym siebie Bogiem. Gniew jest właściwą reakcją na pewne postępowanie. O czym jeszcze dzisiaj może przeczytamy. Więc im więcej będzie owocu Ducha Świętego w twoim życiu, tym więcej będziesz poznawał swojego Zbawiciela. To jest tak ze sobą nierozłącznie związane. Im większy owoc Ducha Świętego w twoim życiu, tym bardziej twoje życie jest pożyteczne dla innych, dla Kościoła. Tym więcej Bóg może ciebie używać, tym większą przeżywasz radość, bo największa radość jest z faktu, że Bóg ciebie używa do jakiegoś celu. Nie wiem, czy doświadczacie takiej radości, ja doświadczam. Największą dla mnie radością jest, kiedy mam świadomość, że Bóg mnie użył do jakiegoś celu, żeby komuś pomóc, komuś pocieszyć, czy wskazać mu drogę. Wtedy przeżywam największą radość. I ta radość jest większa niż, wiecie, jakieś wspaniałe wczasy gdzieś w egzotycznym miejscu, które no, na pewnym etapie ci, którzy internauci pewnie nie rozumieją tego śmiechu. Nie będę też im tłumaczył. No cóż, trzeba być w kościele, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Ale kto jeździ na takie wczasy, ten wie, że one na chwilę dają nam jakieś tam zadowolenie, ale zwykle jest coś, co nas denerwuje na takich czasach, zwykle jest coś, co nas drażni, co psuje nam zabawę. Nawet jeśli to są najpiękniejsze okoliczności, które można tam znaleźć na świecie, to zawsze jest jakaś kropla dziegciu, która nam trochę psuje zabawę. Natomiast właśnie wypełnianie Bożej woli, to poczucie, że jest się użytecznym sługą w Bożych rękach, daje właśnie niezmąconą radość. Niezmąconą. Komu natomiast ich brak, czyli tych cech, które wymieniłem, ten nie widzi, jest krótkowzroczny, zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Zobaczcie, jaka to jest obietnica. Nigdy się nie potkniesz. Jeśli zadbasz o to, żeby rozwijać w sobie miłość, braterstwo, pobożność, wytrwałość, opanowanie, poznanie, prawość, wiarę, jeżeli zadbasz o to, żeby te cechy w tobie wzrastały, to Bóg obiecuje, że nigdy się nie potkniesz. Więc nie jesteśmy skazani na potykanie się, na upadanie, na wieczne przepraszanie Boga za swoje upadki. No, jeżeli zadbasz o to, co jest, co do ciebie należy, jest obietnica, że nigdy się nie potkniesz, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Wcześniej przeczytaliśmy o ludziach, którzy zapomnieli, że zostali oczyszczeni ze swoich dawnych grzechów. Co to może oznaczać? Co za ludzie mogli zapomnieć, że zostali oczyszczeni z dawnych grzechów? To znaczy co? Znów w nie się uwikłali. Pewnie, tak?
Jeżeli zapomnieli, to znaczy, że nie pamiętają, że kiedyś były ich problemem, że może w ich sprawie wołali do Boga i Bóg im pomógł, a oni po jakimś czasie życie się uspokoiło i znów wrócili do swoich dawnych grzechów. Tak, to jest mowa o ludziach, którzy opamiętali się, doświadczyli Bożego działania, doświadczyli Bożego uwolnienia na przykład z jakiegoś nałogu, ale zapomnieli. Zapomnieli, co Bóg dla nich zrobił. Albo się nie ochrzcili. Pozostali na etapie opamiętania. Może nawet się ochrzcili. Czasami może nawet jeszcze do tego etapu ktoś dotrwał. Ale najwyraźniej z jakiegoś powodu zapomniał, co Bóg dla niego zrobił. Zapomniał, jakie to było ważne dla niego, kiedy wołał. Teraz już jest spokojnie, już właściwie Bóg nie jest mi więcej potrzebny. I to jest niestety przykład wielu osób. Zastanawiam się czasami, ile z tych osób, które ochrzciliśmy, jest to ponad prawie 600 osób w przeciągu 10 lat zgłosiło się do nas o chrzest, prawda? Chrzest wodny. I my mamy taką zasadę, że nie odmawiamy, chyba że ktoś wykaże, że nie rozumie, po co to robi, to nie odmawiamy. Nie chcemy stawiać Bogu żadnych przeszkód, jeśli Bóg chce w czyimś życiu coś zrobić. Natomiast ilu z tych ludzi trzyma się Boga? Ilu z tych ludzi zapomniało o tym, co Bóg dla nich zrobił? Bo prawdopodobnie w dramatycznych momentach swojego życia wołali do Niego, bo zwykle nawracamy się w takim momencie, kiedy docieramy do jakiejś ściany, do jakiegoś momentu, w którym już opadamy z sił, już nie potrafimy sami walczyć i dbać o swoje życie. Wtedy wołamy do Boga i prosimy o ratunek i Bóg odpowiada na takie wołanie. Bóg zawsze jest gotowy wyciągnąć rękę i pomóc. Tylko niestety bardzo wielu ludzi, kiedy emocje opadają, kiedy życie wraca na jakieś spokojne tory, po prostu zapomina. Zapomina, co Bóg dla nich zrobił. I potyka się, i upada, i często leży tam w tym błocie. I już nawet nie mają ochoty wstać. Natomiast dla tych, którzy mają otwarte oczy, którzy widzą, którzy nie zapominają, co Bóg dla nich zrobił, którzy dbają o to, żeby te cechy się w nich rozwijały, jest obietnica, że nigdy się nie potkną, jeśli w taki sposób będą żyć. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni, chcę wam ciągle powtarzać te sprawy. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie. A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Zobaczcie, Piotr rozumiał, że to są najważniejsze rzeczy. To, co przed chwilą powiedział, owoc Ducha Świętego, to jest najważniejsza rzecz. Stale macie o tym pamiętać. Możecie się zatracić, wiecie, w wielu dobrych rzeczach, w jakichś charytatywnych działaniach, nawet w ewangelizowaniu całego świata. Ale jak zapomnicie o swoim własnym życiu i rozwoju, o tym, co jest z punktu widzenia Bożego najważniejsze i co Bogu największą chwałę przynosi, czyli przemienione życie, owoc Ducha Świętego, to nie pomoże wam nic. Żadne działania, żadna aktywność kościelna. Dlatego Piotr wie, że to jest najważniejsza rzecz. To on będzie się powtarzał i powtarzał. Nie znudzi mu się to. Nawet zadba o to, żeby spisane to zostało, żeby po jego śmierci też można było o tym przeczytać. I od tego zaczyna swój ostatni list, prawda? Że dbajcie o to, troszczcie się o to. I przypominajcie sobie o tym. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślnymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swego majestatu skierował do Niego słowa: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z nim na świętej górze.
Mamy więc słowo prorockie, tym bardziej pewne i wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Znaczy, Piotr tu się powołuje na dwa wydarzenia, których był uczestnikiem. Po pierwsze był na górze przemienienia i zobaczył tam przemienionego Jezusa i usłyszał głos: to jest Syn mój umiłowany. Więc usłyszał Boga, który przyznaje się do Jezusa, no i był świadkiem Jego zmartwychwstania. Widział Go zmartwychwstałego, wiedział, że to się stało, więc takie dwa niezwykle ważne wydarzenia są dowodem na to, że nie są to jakieś zmyślone baśni, że można w pełni uwierzyć w to, ponieważ On jest świadkiem tych rzeczy. I wspaniale, że trzymacie się Go niczym lampy świecącej w ciemności, dopóki nie zaświta dzień. Biblia mówi, że my jesteśmy takim też światłem, które, że Bóg nas zaświecił i świecimy w ciemności. Biblia mówi, że Pan Jezus powiedział, że nie ukryje się miasto, które jest na górze. Tak? Miasto, które jest zbudowane na górze i miasta zwykle są bardzo oświetlone. Jeśli ktoś kiedyś leciał w nocy samolotem, to widzi, jak to jest ładny widok z wysoka, jak miasto, czy tam nawet jakaś niewielka miejscowość, ale jak to ładnie widać z góry. I to trzymanie się słowa, to trzymanie się Jezusa i to jak w Nim wzrastamy, powoduje, że jesteśmy jak lampa w ciemności. Zawsze musimy o tym pamiętać, że ty jako pojedynczy chrześcijanin, a zwłaszcza my jako Kościół, jesteśmy światłem w naprawdę mrocznym miejscu. Świat jest mrocznym miejscem i jest coraz bardziej mrocznym miejscem. A światło ma to do siebie, że nawet jak jest niewielkie, to w ciemności jest doskonale widoczne. Tak? Mówiłem już nieraz tutaj o przykładzie, gdzie w kopalni się znalazłem w całkowitych ciemnościach. Na szczęście gdzieś jakaś niewielka diutka się paliła i wskazała mi drogę, że tam pewnie będzie włącznik światła. No i tam był. Maleńka, zielona chyba diutka w totalnie ciemnym miejscu, w którym naprawdę nie wiedziałem, co się znajduje, bo byłem pierwszy raz w tym miejscu. Nie wiedziałem, jakie przedmioty mogą na mojej drodze się znaleźć, czy jakieś maszyny, czy jakiś dół, do którego mogę wpaść. Ale była tam maleńka diutka, która pozwoliła mi odnaleźć drogę do właściwego miejsca. I każdy z nas jest taką diutką w mrocznym miejscu, a razem jako Kościół jesteśmy miastem, które po prostu świeci. Jest na górze i świeci. I Pan Jezus mówi, że nie zapala się świecy i nie przykrywa się jej wiadrem. Nie? No to jest bez sensu. Po co zapalać świecę i przykrywać ją wiadrem? To jest idiotyczne, prawda? Ale o co może tutaj chodzić? O co mogło chodzić Panu Jezusowi w tym porównaniu? Że my nie mamy się odseparowywać od świata. Świat jest pogrążony w ciemności, ale my nie mamy się w żaden sposób oddzielać od tego świata, odseparowywać. Nie mamy tworzyć żadnych zakonów kontemplacyjnych, żadnych komun chrześcijańskich, w których, tak wiecie, będziemy tak sami tu chrześcijanie, a zły świat nas nie dotyczy. Nigdy takie rzeczy się nie udawały. Nie jest to Bożym zamysłem dla chrześcijan. My mamy być w tym świecie. Ludzie mają nas widzieć i ludzie nas widzą i bardzo bacznie się nam przyglądają. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak pilnie się ludzie przyglądają chrześcijanom. No i albo jesteśmy jasnym światłem, albo jesteśmy jak taka ledwo żarząca się diutka, która już tak właściwie miga i się przepala. No albo w ogóle nie świecisz w żaden sposób. No więc tutaj Piotr pierwszą część swojego listu poświęca na podkreślenie, na przypomnienie, jak ważne jest przemienione przez Ducha Świętego życie. Jak ważny jest owoc Ducha Świętego. I Piotr tutaj, przypomnę jeszcze, wymienia
takie cechy jak miłość, braterstwo, pobożność. Zobaczcie, no miłość to jest ta miłość do ludzi, tak? Ponadnaturalna miłość do ludzi, która nie osądza nikogo, nie potępia nikogo, nie wywyższa się nad nikogo, nie pogardza nikim, bo Jezus tak dokładnie kochał ludzi, tak? Żadnej z tych rzeczy Jezus nie robił. Nawet jak się gniewał na pewnych ludzi, to nimi nie pogardzał. Braterstwo, no to kojarzy się z relacjami właśnie spośród bliskich sobie osób, tak? Czyli relacjami w kościele. Tylko tam ta cecha, jaką jest braterstwo, może się rozwijać. Tylko w kościele. Samemu w pojedynkę nie rozwiniesz w żaden sposób cechy braterstwa. No jak? Z kim będziesz się bratał? Z samym sobą? Nie? Ta cecha może się tylko i wyłącznie w społeczności, w kościele rozwijać. Pobożność to jest umiejętność postępowania według Bożych zasad. Po Bożemu. Tak? Wcale nie musi się to kojarzyć z moherowymi beretami. I nie powinno. Bo tam często nie ma pobożności żadnej. Wytrwałość, opanowanie, poznanie, czyli wzrastanie w poznaniu Boga, w poznaniu siebie, w poznaniu celów, do którego Bóg nas przeznaczył, prawość i wiarę. Te cechy są konieczne i Piotr od nich zaczyna swój list. Następnie Piotr przechodzi do drugiej części, która można tak nazwać ostrzeżenie przed fałszywymi nauczycielami. No ja przeczytam teraz może od 20 wersetu jeszcze pierwszego rozdziału do końca drugiego rozdziału. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Pośród ludu jednak zdarzali się również fałszywi prorocy. Podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. W skryty sposób będą próbowali wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i niestety wielu pójdzie za ich rozwiązłością. Ze względu na swą chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. Od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony. Ich zguba nadciąga. Warto przy tym pamiętać, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, gdy dopuścili się grzechu. Przeciwnie, rzucił ich skrępowany w gęste mroki miejsca kary. Oczekują tam oni na sąd. Nie oszczędził też starożytnego świata, za wyjątkiem Noego, herolda sprawiedliwości, którego jako ósmego ocalił, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomę i Gomorę, zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych. Może na razie się zatrzymam. Piotr zaczyna od tego, że żadne proroctwo nie przychodzi z ludzkich przemyśleń, a więc to, co mamy w Słowie Bożym, to nie są właśnie wymyślone baśnie przez ludzi. To nie są jakieś ludzkie przemyślenia, jakieś ludzkie filozofie, bo ludzkie filozofie mają to do siebie, że są wzajemnie sprzeczne. We wszelkich ludzkich filozofiach jest mnóstwo rzeczy, które są wzajemnie ze sobą sprzeczne, wykluczające się, bo są tylko wymysłem człowieka. Natomiast tutaj przychodzi to z natchnienia Ducha Świętego i wypowiadali je ludzie posłani przez Boga. Więc jakby zaczyna tą drugą część Piotr od tego, że to ma być jakby podstawa waszego rozumienia spraw. Proroctwo i myślę, że ma tu na myśli całe Pismo. Nie tylko księgi prorocze, ale całe Pismo, że ono jest z natchnienia Duchem Świętym spisane i wypowiadane przez ludzi Boga, posłanych przez Boga.
I okej, idziemy dalej. I zdarzało się jednak, i zdarza się nadal, że są fałszywi prorocy i fałszywi nauczyciele. Bo słowo prorok nie musi oznaczać tylko i wyłącznie kogoś, kto prorokuje, czyli przekazuje jakieś treści dotyczące przyszłości, bo nam się najczęściej kojarzy prorok z kimś, kto przepowiada przyszłość, że tak powiem, ale to nie tak. Prorok to był też jednocześnie nauczyciel. Prorocy byli jednocześnie nauczycielami, jednocześnie ludźmi, którzy apelowali o powrót do prawdy, do Boga. Tym się zajmowali prorocy. Tak naprawdę tylko część ksiąg prorockich, każdej księgi prorockiej, to tylko część można określić jako taką mowę dotyczącą jakiejś przyszłości. Często to były po prostu takie pouczenia na tu i teraz. Ale byli też fałszywi prorocy i podobnie między wami pojawią się fałszywi nauczyciele. I w skryty sposób będą próbowali wprowadzić zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Tacy sprowadzają na siebie szybką zgubę. Przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw i ze względu na swoją chciwość będą próbowali was zwieść fałszywymi słowami. W niedzielę mówiłem o pewnym znanym jezuicie, który wygłasza pewne dziwne rzeczy, które bardzo się ludziom podobają. Jakoby wszystkie religie prowadziły do tego samego Boga i ostatecznie wszyscy będą zbawieni, bo wszyscy właściwie wierzą w tego samego Boga, nawet jeśli go inaczej nazywają. Otóż właśnie zakon jezuitów powstał w XVI wieku jako odpowiedź na reformację. Wcześniej jakby zwalczaniem reformacji, zwalczaniem protestantów, ale w ogóle zwalczaniem, nazwijmy to, innowierców, wrogów Rzymu, zajmował się zakon dominikanów. Sama nazwa Dominikanie wzięła się od pies Pana Boga. Tak? I to faktycznie był taki Rottweiler, który był używany do rozszarpywania wrogów Kościoła rzymskiego, prawda? I wiemy, że inkwizycja faktycznie wręcz rozszarpywała ludzi. Tym się zajmowali. W brutalny sposób niszczono ludzi, którzy odchodzili z Kościoła rzymskiego i szukali prawdziwego Boga. Wiele z osób, które były oskarżane o czary czy o to, że są jakimiś właśnie czarownikami czy czarownicami, to po prostu byli chrześcijanie albo Żydzi. Którzy nie mieli nic wspólnego z żadnymi czarami, tylko pod takim fałszywym oskarżeniem byli po prostu mordowani, faktycznie rozszarpywani. Więc tym się zajmował głównie Dominikanie, ale ponieważ te brutalne prześladowania nie przynosiły spodziewanych efektów, bo ludzie pomimo tego nawracali się i odchodzili od rzymskiego kościoła i stawali się protestantami, no więc wpadł Rzym na pomysł, że powołamy nowy zakon, właśnie zakon jezuitów, niejaki Ignacy Loyola za tym stoi, który będzie działał właśnie w sprytny sposób. To byli ludzie, którzy mieli za zadanie przenikać do środowisk protestanckich, przenikać do zborów, udawać braci i w ten sposób od środka niszczyć środowiska protestanckie. Po to powstał zakon jezuitów, tak zwane Towarzystwo Jezusowe. Oni po to byli szkoleni i pozwalano im dla osiągnięcia celu kłamać, oszukiwać, udawać, właśnie po to, żeby rozwalić środowiska protestanckie od środka, żeby wyrwać ludzi i z powrotem wprowadzić pod władzę Rzymu. I to im się udawało. Na tym, trzeba przyznać, w ten sposób okazał się o wiele bardziej skuteczny niż tamten brutalny
sposób. Ponieważ o wiele trudniej jest zareagować na takie zagrożenie. Jeżeli ktoś nas prześladuje, jeżeli ktoś dyszy nienawiścią i no, nawet zabija czy coś, to jakby tu wróg jest, czy przeciwnik jest jasno określony, wiadomo, jakie jest zagrożenie. Natomiast o wiele trudniej jest sobie poradzić z kimś, kto podaje się za brata, świetnie naucza, bardzo ładnie się modli i w ogóle świetnie mówi o Panu Jezusie. Jest przejęty wiarą i wydaje się po prostu wspaniałym nauczycielem. Tylko po pewnym czasie zaczynasz odczuwać jakąś niechęć do kościoła, jakąś niechęć do pastorów, jakąś niechęć do jakiejś zorganizowanych zborów, że po pewnym czasie coś zaczyna się z tobą dziać, że zaczynasz myśleć, że to wszystko ma nie tak wyglądać, że to nie, że Kościół to jakoś inaczej musi wyglądać. I to się udawało. W Tarnowskich Górach między innymi zastosowano tą metodę. Jak wiecie, tutaj był silny ośrodek protestantyzmu w Tarnowskich Górach. Protestanci w tym mieście zawsze, kiedy pozwalały im na to władze, to budowały szkołę, taką ogólnodostępną szkołę, żeby tam się mogły dzieci, młodzież kształcić właśnie w takim duchu biblijnym. To były najczęściej szkoły o bardzo wysokim poziomie. Natomiast protestantyzm kojarzył się z taką surowością. Kaplice protestanckie były surowe, bez żadnych rzeźb, bez żadnych obrazów. W szkołach była surowa dyscyplina. No wiadomo, takie rzeczy nie pociągają zbytnio młodych ludzi, nie? No, więc tutaj sprowadzono do miasta jezuitów, którzy otwarli swoją szkołę mniej więcej w miejscu, gdzie obecnie jest biblioteka. I oni zaczęli przeciągać uczniów, przyciągać ich do swojej szkoły właśnie jakimiś kolorowymi rzeczami, jakimiś czymś, co karmi zmysły. Po prostu byli bardziej atrakcyjni. Oni nie mogli przyciągnąć ich prawdą, bo oni instrumentalnie traktują prawdę dla swoich celów, ale mogli zadziałać na zmysły tych młodych ludzi i to się im udawało. Po pewnym czasie faktycznie ich szkoła stawała się bardziej popularna. Potem zmieniły się okoliczności, zmieniły się władze. Protestanci zaczynali być prześladowani, w końcu musieli opuścić miasto i oczywiście zamknąć swoją szkołę. I kontrreformacja na przykład w architekturze charakteryzuje się barokiem, prawda? Czyli przesadną taką właśnie ozdobnością, ornamenty, wszystko kapiące złotem, to jest barok. To jest właśnie odpowiedź na surowość protestanckich kaplic, gdzie nie ma żadnych obrazów, nie ma na czym oka zawiesić, no jest tylko ewentualnie krzyż, no ale to ileż można patrzeć na krzyż, nie? Ludzie lubią kolorowe rzeczy, lubią obrazki, lubią figurki. Mówiłem w niedzielę o tym posągu Baala. Wreszcie mamy coś, co możemy widzieć, dotknąć, pocałować, nie? Co możemy adorować. No, w kulcie Jahwe tego nie było, tam tylko jakaś zasłona, nie wiadomo, co za nią jest. Ludzie lubią takie rzeczy. Diabeł bardzo często właśnie oddziałuje na zmysły ludzi, bo to jest jedyna rzecz, którą on może człowieka złapać. No tak to niestety się dzieje, że te rzeczy, które są, jakby należą do Królestwa Bożego, one tak na zmysły nie oddziałują. Tu nie ma właśnie takich jakichś, wiecie, rzeczy, które by tak bardzo na zmysły oddziaływały. No więc w ten sposób jezuici przenikali i niszczyli środowiska protestanckie od środka. I w Polsce im się to udało w pełni, można powiedzieć, że doprowadzili do, że praktycznie protestantyzm został z tego kraju wyrugowany. Dlatego
bardzo trzeba uważać na jezuitów i na ludzi, którzy twierdzą, że byli jezuitami, ale już nie są. Ja nie wierzę w byłych jezuitów. Ja jestem przekonany, że jezuitom, jeśli już ktoś został, to już będzie do końca, ponieważ jaką możesz mieć pewność, że ten człowiek nie realizuje wytycznych swojego zakonu? Tylko to, że ładnie mówi, że ładnie naucza, że wydaje się to pozornie wszystko biblijne. Nawet nie dostrzeżesz fałszywych rzeczy, które będą tak mimochodem ci przekazywane. No więc tutaj Piotr ostrzega przed takimi ludźmi, że oni w sprytny sposób będą wprowadzać zgubne herezje i przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw. Oni doprowadzą do tego, że ludzie wręcz będą o drodze prawdy, o drodze pańskiej bluźnić. Nie dość, że na nią nie będą prowadzeni, to jeszcze będą się w sposób bluźnierczy o niej wypowiadać. Więc bardzo należy uważać na akurat tego typu ludzi. Piotr tutaj wspomina o Bogu, który surowo rozprawiał się z pewnymi rzeczami. Aniołów nie oszczędził i nie oszczędził też starożytnego świata, za wyjątkiem Noego, herolda sprawiedliwości. Zobaczcie, my również jesteśmy heroldami sprawiedliwości, tak? Bo kiedy mówimy o kerygmacie, to w samym tym słowie zawiera się to, czym zajmował się herold, czyli ogłaszaniem Bożej woli. Kerygmat, czyli Ewangelia, jest ogłaszaniem Bożej woli, Bożej sprawiedliwości, więc my jesteśmy heroldami sprawiedliwości w obecnym świecie. W starożytnym świecie czymś takim zajmował się jeden człowiek. Jeden człowiek na cały ówczesny świat. Jeden człowiek był heroldem sprawiedliwości, którego Bóg ocalił. Czasami nie wiemy, jak wyglądał dokładnie ten świat przed potopem. Trudno nam jest sobie wyobrazić, ale są pewne pozostałości po tym świecie, różne ruiny jakichś dziwnych budowli na całym świecie. Akurat lubię ten temat, więc co jakiś czas gdzieś tam oglądam jakieś filmiki, które pokazują niezwykłe budowle wykonane techniką, która dzisiaj jest niedostępna dla nas. Wiecie, my się dzisiaj zachwycamy poziomem techniki, który mamy. Telefony, internet, drukarki 3D, lasery, przemysł kosmiczny. Nie? Zachwycamy się tymi, wow, jaki rozwój ludzkość osiągnęła. Wiecie, że to jest krótki czas, to jest jakieś 100 lat, a właściwie to kilkadziesiąt lat, kiedy ludzkość osiągnęła nagle taki technologiczny rozwój. Świat przed potopem również mógł taki rozwój, a nawet jestem przekonany, że znacznie większy rozwój mógł osiągnąć. Do potopu świat trwał przez bodajże 1600 albo 1800 lat. My w ciągu 100 lat osiągnęliśmy gigantyczny rozwój. Tamci mieli przynajmniej kilkasetek lat na to, więc nie dziwię się, że pozostawili po sobie jakieś budowle z kamienia obrobione w sposób, który my dzisiaj nie jesteśmy w stanie czegoś takiego zrobić. Więc to rozwój tamtego społeczeństwa był również na wysokim poziomie, a może nawet na jeszcze wyższym niż nasz. I był tylko jeden człowiek, który był sprawiedliwy i był heroldem sprawiedliwości. I tutaj właśnie Piotr przede wszystkim potwierdza, że wierzy w tą relację, że to również nie należy do baśni. Tak jak wcześniej powiedział, że do baśni nie należy osoba Jezusa Chrystusa i wypowiedź Boga na jego temat i jego zmartwychwstanie, że nie są to zmyślone baśnie, tak samo tutaj Piotr
przypomina historię świata, która również nie należy do baśni. Nic w Biblii nie należy do świata baśni. To są prawdziwe rzeczy, które się wydarzyły, które dzisiaj oczywiście są wyśmiewane. Więc nie oszczędził starożytnego świata. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomę i Gomorę. Zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych. Często Bóg w małej skali pokazuje nam coś, co kiedyś osiągnie globalną skalę. I akurat tutaj Piotr mówi o tym, a potem będzie troszeczkę ten wątek rozszerzał. Sodoma i Gomora to były miasta, które według opisu Biblii były totalnie zdeprawowane. One osiągnęły już taki poziom deprawacji, że tam od najmłodszego do najstarszego ludzie byli zdeprawowani. I to się przejawiało w ich seksualnej deprawacji. Tak? Jak tam przyszli wysłannicy Pana Jezusa, to tam chcieli jakoś homoseksualnie się tam z nimi obchodzić. Tam nikt nie był zainteresowany już normalnym obcowaniem kobiety z mężczyzny, tylko wszyscy byli już totalnie zdeprawowani. Biblia nazywa taki stan, że grzechy jakiegoś miasta czy narodu sięgnęły nieba. I wtedy Bóg zaczyna działać i wtedy Bóg wylewa gniew. I On te miasta spalił. Jest napisane, że spadł ogień z nieba, ogień i siarka. I wiecie, że dzisiaj wiemy, gdzie to miejsce się znajduje? Nie wiem, czy to pewnie do nieoficjalnej historii to należy, ale są filmy pokazujące miejsce w Izraelu, niedaleko Morza Martwego, gdzie faktycznie widać pozostałości po jakichś obiektach totalnie spalonych. Wszystko jest to na pustyni, natomiast jest taka jakby część, w której wszystko jest białe z takiego popiołu. Wszystko jest spalone i znajduje się tam mnóstwo takich kuleczek siarki o niezwykłej czystości, niespotykanej nigdzie w naturze. Bardzo czyste i mnóstwo takich kuleczek i tam na filmach pokazują, jak oni tam podpalają te kuleczki, one faktycznie płoną. Więc to jest to miejsce. One oczywiście tam wycieczki nie docierają do tego miejsca, nikt tego miejsca nie pokazuje. Oficjalnie mówi się, że Sodoma i Gomora została zalana przez Morze Martwe. No po to, żeby ludzie nie mieli do czynienia z namacalnym dowodem, że Bóg wywarł swój gniew, że faktycznie spalił te miasta. Potem Piotr będzie pisał o tym, że właśnie cała ziemia czeka na sąd w ogniu. Ale tutaj Piotr mówi, uratował jednak sprawiedliwego Lota, udręczonego rozwiązłym postępowaniem nieprawych, gdyż to, co ten sprawiedliwy widział i słyszał, gdy mieszkał wśród nich, całe bezprawie ich czynów burzyło spokój jego sprawiedliwej duszy. Widać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. To jest obrazem tego, co czeka ten świat, ale co czeka też sprawiedliwych ludzi. Tak jak Bóg zabezpieczył życie Noego, życie Lota, Lot był udręczony tym, co oglądał. Życie w takim miejscu, gdzie wszyscy są zdeprawowani, gdzie każdy tylko myśli, jak zaspokoić jakieś coraz bardziej wyuzdane pożądliwości, życie w takim miejscu musiało być okropne. I to burzyło spokój Lota. On po prostu nie mógł ścierpieć tego, że do takiego stanu doprowadzili się ci ludzie. I Bóg zabezpieczył tego człowieka. Na czas wylania swojego sądu Bóg usunął tego człowieka z tego miejsca. I to jest pewien typ wskazujący na pochwycenie Kościoła. Też Kościół będzie, ponieważ cała ziemia doświadczy sądu ognia, więc nas nie może być na ziemi, skoro cała ziemia. Tutaj tylko dwa miasta były zniszczone, więc Lot został usunięty gdzieś w jakieś górzyste tereny, żeby mu się nic nie stało. Natomiast Kościół zostanie zabrany z ziemi, kiedy Bóg będzie wylewał swój sąd. I zarówno Bóg ochronił sprawiedliwego,
jak i zachował bezbożnych na dzień sądu. Odnosi się to szczególnie do tych, którzy ogarnięci złą rządzą, kierują się pobudkami ciała i gardzą wszystkim, co posiada jakąkolwiek władzę. I zobaczcie, pewien znany były jezuita też zyskał sobie grono wiernych słuchaczy i właśnie takich ludzi, którzy spijają z jego ust nauki. Ale on właśnie w taki sprytny sposób przekazuje w tych swoich naukach, że właśnie nie ma czegoś takiego jak pastorzy. Pastorzy są złodzieje, oni kradną wasze dziesięciny. Nie słuchajcie ich, jakby w ogóle to tak Kościół nie powinien działać. W Biblii nie ma pastorów. Nie? I on w sprytny sposób takie właśnie wstawki tam przekazuje, wyciągając ludzi właśnie spod jakiejkolwiek władzy. Bo w Kościele pastorzy są ustanowieni dla sprawowania władzy. No nie ukrywajmy, że tak jest. I to jest w porządku. To przecież czytamy w liście do Efezjan, że to Pan Jezus ustanowił pewnych ludzi, aby się tym zajmowali. Natomiast właśnie kiedy owocem czyjegoś nauczania jest zniechęcanie ludzi do takich właśnie struktur, jakie ustanowił Pan Jezus, to trzeba uciekać od takich ludzi, bo to jest tylko początek tego jadu, który oni wpuszczają w człowieka. Są to ludzie zuchwali i samowolni, którzy bez oporów depczą chwałę wyższych bytów. Nie czynią tego nawet aniołowie, którzy choć przewyższają ich potęgą i znaczeniem, nie wnoszą przeciwko tym bytom obelżywych oskarżeń wobec Pana. To są właśnie często ludzie samowolni. Nikt nie ma prawa im czegokolwiek mówić, na cokolwiek zwracać uwagę. To są właśnie często ludzie, którzy są sami dla siebie wszystkim. I sędzią, i wszystkim. Nie? I nie ma, są samowolni. Ci natomiast niczym nierozumne zwierzęta, z natury przeznaczone do schwytania i na rzeź, bluźnią temu, czego nie znają, a tymczasem spadnie na nich ta sama zagłada. Dotknie ich kara za niesprawiedliwość, bo w świetle dnia rozkoszują się rozpustą i na waszych wspólnych ucztach zachowują się bezwstydnie i obrzydliwie. Pławią się oni w swoim oszustwie, z oczu wyziera im chęć nierządu, nienasycona żąda grzechu i nęcą niespokojne dusze, mając serca wyćwiczone w chciwości. Pojawia się tu takie określenie, że ci ludzie nęcą niespokojne dusze. Są ludzie, którzy nawrócili się, są w kościele, ale cały czas mają niespokojną duszę, czyli nie ma w nich Bożego pokoju. Bóg chce, żebyś ty był człowiekiem pokoju. My szukamy Boga i znaleźliśmy Boga. I Bóg przyszedł do nas i uporządkował nasze życie. Z takiego rozedrgania, z takiego właśnie poszukiwania, takiego chaotycznego, Bóg wszystko uporządkował w twoim życiu. I taki powinien być twój stan. Ty nie masz być człowiekiem o niespokojnej duszy. Takim, który wiecznie czegoś chce, wiecznie za czymś goni, wiecznie jest niezaspokojony. Ciągle uważa, że tu za mało ducha, tu po prostu, tu ma się coś dziać. Nie? Tu mamy, nie wiem co robić, mamy szczekać, dymy puszczać, skakać i nie wiem co jeszcze, nie, tu się musi coś dziać. To są niespokojne dusze. I okazuje się, że właśnie takie niespokojne dusze są łatwym celem dla tego typu ludzi, którzy wyławiają właśnie takie niespokojne dusze, mamią ich rzekomą głębszą duchowością i wyławiają ich i mają problem wtedy. Ludzie ci są, serca mają wyćwiczone w chciwości. To ludzie przeklęci. Zboczyli oni z prostej drogi, pobłądzili i poszli śladami Bileama, syna Beora, który dał się skusić zapłatą za niesprawiedliwość. Został jednak skarcony za swoje przestępstwa.
Nieme, juczne zwierzę przemówiło do niego ludzkim głosem i w ten sposób zapobiegło szaleństwu proroka. Piotr tu znowu odnosi się do pewnej dziwnej historii, nadzwyczajnej, kiedy to oślica przemówiła ludzkim głosem do pewnego niemądrego proroka. Bileam był prorokiem Pana, nic o nim nie wiemy. Tylko tyle, że był prorokiem Pana. Nie był on Izraelitą, ale był prorokiem Pana, podobnie jak ten kapłan, który wyszedł Abrahamowi, Melchizedek, o właśnie. Też pojawia się znikąd, nie wiadomo kim jest, nie jest z narodu wybranego i tak samo Bileam. I Bileam jest proszony o to, żeby przeklinał Izraela, przeklinał lud Boży. On próbuje to robić, ale wie, że Bóg nie życzy sobie takiego przeklinania. No więc z innych, z Biblii wiemy, że on co prawda faktycznie nie przeklnął Izraela, błogosławił go, ale podsunął pewien pomysł właśnie tym ludziom, którzy go do tego namawiali. Jak doprowadzić Izrael od środka do zniszczenia. On im zasugerował, że no przekląć się go nie da, Bóg takiego przekleństwa nie ziści, ale zachęćcie ich, żeby się zaczęli żenić z waszymi kobietami. Ja już one sobie poradzą. Gdzie Bileam nie może, tam kobiety pośle. No i to się udało. I niestety oni faktycznie, i te kobiety zaczęły ich namawiać do oczywiście tych pogańskich kultów. I to od środka faktycznie zadziałało i spowodowało problemy w Izraelu. Więc ci ludzie tak samo, oni jakby w te same ślady dla mamony po prostu, żeby złapać ludzi. Co tam będziesz dawał jakiemuś pastorowi, jakiemuś kościołowi? Mi daj na moją służbę wspieraj. Ja ci tu prawdę powiem. I tak najczęściej właśnie to wygląda. Oczywiście dowiadujesz się o takich sprawach dopiero jak już głęboko wejdziesz w relacje z kimś takim, jak już będziesz przez niego oczarowany nauczaniem, kiedy już twoje naturalne hamulce będą już tak przytępione. Dlatego Piotr ostrzega przed takimi ludźmi. To jest druga bardzo obszerna część jego listu. Strzeżcie się takich ludzi, bo będą tacy na pewno i będą próbowali przenikać do waszych zborów i wyciągać z nich ludzi. Ci są jak źródła bez wody, jak chmury gnane huraganem. Zachowano dla nich najgłębsze ciemności, bo rozczulając się w pustych zachwytach, podsycają rozwiązłe namiętności tych, którzy ledwie uszli ludziom uwikłanym w fałsz. Obiecują wolność, a sami są niewolnikami zepsucia. I to jest prawda. Często właśnie ci ludzie nauczają, że ty jesteś wolny w Chrystusie. Czego pozwalasz, że jakiś pastor ci coś tutaj mówi? Jesteś wolny. Nie pozwalaj sobie nikomu, żeby tobą w jakikolwiek sposób kierował. Nie? To jest takie puste gadanie, nie? Że obiecują wolność, podczas gdy sami są niewolnikami zepsucia. Czemu bowiem ktoś poddańczo służy, tego jest niewolnikiem. I tu właśnie z powrotem wracamy do tych jezuitów. Oni poddańczo służą tak naprawdę Rzymowi, udając tylko naszych braci, udając tylko nawróconych, ale dalej są niewolnikami tak naprawdę Rzymu. Jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Lepiej by im było nie poznać drogi sprawiedliwości, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. W ten sposób spełnia się na nich to trafne przysłowie: pies powróci do tego, co zwrócił, albo świnie po kąpieli znów w błocie widzieli. Z czym wam się kojarzy to słowo?
jeśli dzięki poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa odcięli się od brudów świata, a potem znów się w nie wikłają, to ich stan ostateczny będzie gorszy niż pierwotny. Z czym nam się to kojarzy? Tak, ale ze słowami Pana Jezusa, tak, który ostrzegał, że jeśli jakiś dom zostanie oczyszczony, przyozdobiony, ale pozostanie pusty, to te demony, które w nim zamieszkały, wrócą jeszcze w większej liczbie i stan takiego człowieka ostatecznie będzie gorszy niż pierwotny. Więc niebezpieczeństwo jest naprawdę duże. Jeżeli ktoś doświadczył czegoś z Bogiem, opamiętał się, nawrócił się i zatrzymał się na tym, może nawet jeszcze się ochrzcił, ale już on nic więcej od Boga nie potrzebuje i za chwilę zapomni o tym, co Bóg mu dla niego zrobił. I wszystkie te brudy, te demony, które nim rządziły, w jeszcze większej liczbie wracają i stan takiego człowieka jest jeszcze gorszy niż pierwotny. Lepiej by było nie poznać drogi sprawiedliwości. Tak Piotr pisze. Lepiej by było dla takich ludzi nie poznać drogi sprawiedliwości. Nie poznać drogi pańskiej, nie poznać Ewangelii, niż po jej poznaniu odwrócić się od przekazanego im świętego przykazania. No, wyobrażacie sobie to, że lepiej już być kimś, kto nigdy się nie zetknął z Ewangelią, kto nigdy nie dowiedział się o drodze pańskiej, niż dowiedzieć się o tym, wejść na nią, a potem zawrócić. No, w ten sposób ludzie popełniają grzech przeciwko Duchowi Świętemu, o którym jest powiedziane, że nigdy już tacy ludzie tego grzechu nie będą mieli przebaczonego. Więc naprawdę lepiej jest, jeżeli nie poznałeś Ewangelii i drogi pańskiej, niż gdy to miało miejsce, a ty ostatecznie się odwróciłeś. No więc tutaj jakby ostrzega Piotr przed fałszywymi nauczycielami, przed sprytnymi ludźmi, którzy udając braci, udając siostry, przenikają do zborów i rozwalają od środka. A dla nas ważne jest, abyś nie był człowiekiem o jakiej duszy? Niespokojnej. Jeżeli jesteś człowiekiem o niespokojnej duszy, to jesteś łatwym kąskiem dla tego typu indywiduów, którzy będą cię próbowali wyciągnąć i zwykle się to udaje. Ktoś, kto wiecznie czegoś szuka, wiecznie jest niezaspokojony, wiecznie tu za mało czegoś, to on ostatecznie w końcu stąd zostanie wyciągnięty. I mamy przykłady, nawet całkiem świeże. I przechodzimy do ostatniej części, do mowy o czasach ostatecznych. I tutaj Piotr opisuje nam pewne rzeczy, pewne wydarzenia po to, żebyśmy zachowali gotowość, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, żebyśmy po prostu rozumieli, co się dzieje i właściwie umieli się zachować. Kochani, piszę do was już drugi list. Tamto było wstęp, te dwa rozdziały to był wstęp. Teraz przechodzi do sedna. Piszę do was już drugi list. Chcę w nich dzięki powtarzaniu tego, co ważne, pobudzić do myślenia wasze szczere umysły. Pragnę wam też odświeżyć w pamięci słowa wypowiedziane przez świętych proroków oraz przypomnieć przykazanie Pana i Zbawcy podane wam przez waszych apostołów. Znowu Piotr ma pragnienie przypominać. To są najważniejsze rzeczy i on chce tutaj w tym liście najważniejsze rzeczy zawrzeć, żeby po prostu to było zapisane, żeby to można było czytać i przypominać sobie. Przede wszystkim wiedzcie, że w dniach ostatecznych pojawią się szydercy zainteresowani zaspokajaniem własnych zachcianek. Będą oni drwić. No i co z obietnicą jego przyjścia? Jakoś odkąd zasnęli ojcowie, wszystko trwa tak jak od początku stworzenia. No i takich szyderców przez ostatnie 150 bodajże lat, ile to już ta teoria ewolucji ma, chyba coś koło tego, prawda? 150, no oczywiście to już wcześniej takie pomysły ludziom chodziło po głowach, ale można powiedzieć tak zawładnęło to umysłami świata nauki mniej więcej gdzieś od 150 lat. To są właśnie szydercy, którzy mówią, że drwią z chrześcijan, nie? Że a co wy tam gadać o jakimś końcu świata, wszystko tak trwa od początku stworzenia. No ciekawe, że oni wierzą w stworzenie pomimo wszystko.
No oni oczywiście za stworzenie uznają wielki wybuch, pojawienie się materii i przestrzeni znikąd i uważają, że wszystko tak przecież od początku trwa i to w świecie naukowym nazywa się uniformitaryzm. Czyli, że wszystkie procesy, które my obserwujemy dzisiaj, zawsze były takie same. Że nie miały miejsca żadne ogólnoświatowe katastrofy, że katastrofy to jedynie lokalnie gdzieś tam, że wszystko, że to jak dzisiaj na przykład powstaje jakiś osad, to on tak powstawał zawsze w tym samym tempie i nazwano to właśnie w taki sposób i tak przekonano ludzi, nie? Że i skoro to wiemy, ile na przykład trwa odkładanie się milimetra jakichś osadów gdzieś tam, no to skoro tych osadów jest tyle, no to miliony lat to musiało trwać, bo zawsze tak samo to trwało. Tak? I to dzisiaj zawładnęło umysłami większości ludzi. Większość ludzi dzisiaj jest przekonana, że świat ma faktycznie miliony lat, czy miliardy, kosmos ma właśnie ileś tam miliardów lat. I wszystko tak trwa od samego początku i tak będzie jeszcze miliony lat trwało. Diabłu zależy na takim, żeby ludzie wierzyli w coś takiego, bo to odsuwa od nas myśli o sądzie. Nie? Bo jeśli uświadomimy sobie, że Ziemia ma zaledwie 6 tysięcy lat i te wszystkie rzeczy, które są opisane, wcale nie tak znowu dawno temu miały miejsce. Wiecie, we Wrocławiu jest katedra, która ma 1000 lat. Ktoś był we Wrocławiu, widział tą katedrę, ona ma 1000 lat, prawda? Więc no i podziwiamy, że wow, 1000 lat. Ile ten budynek tutaj wydarzeń oglądał, ile tutaj jakby te cegły mogły przemówić, to przecież 1000 lat. No Ziemia ma 6000, nieco dłużej, nieco więcej. Jak się jedzie na Dolnym Śląsku przez taką krainę wygasłych wulkanów, faktycznie mamy w Polsce wulkany wygasłe. Oczywiście oficjalna informacja jest, że miliony lat temu te wulkany były czynne i tutaj wylewały tą lawę. No, wcale to nie były miliony lat, tylko zaledwie kilka tysięcy lat. Może coś koło 4000 lat temu. Te wulkany były czynne, więc mogą one znowu być czynne. Ale to budzi niepokój w ludziach, prawda? Że to nie, bo to jest takie, nie opowiadaj mi takich rzeczy, bo to budzi niepokój, że to wszystko takie, że to może znów być czynne że i tak dalej, więc dlatego są potrzebne te miliony lat, które odsuną od nas właśnie takie myślenie o jakimś sądzie. No więc ci ludzie tak, ci szydercy, którzy drwią, oni ukuli takie teorie i oni to właśnie drwią z tych chrześcijan, że co to wy wierzycie, że 6 tysięcy lat temu Bóg stworzył w przeciągu 6 dni cały wszechświat. To są jakieś baśnie. I tutaj Piotr pisze dalej. Ludzie ci jednak nie chcą wziąć pod uwagę dawnych dziejów ziemi oraz nieba. Otóż ziemia powstała na słowo Boga z wody i przez wodę, przez nie ówczesny świat zalany wodą zginął. No, podaję to jako fakt historyczny. Świat powstał przez słowo Boga, z wody i przez wodę i został osądzony w wodzie. Został całkowicie zalany wodą. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Więc ten sam Bóg, który doprowadził do potopu i zalał ówczesny świat, zalał całą infrastrukturę, którą tamci ludzie zdążyli zbudować, zatopił wszystkich tych ludzi, zginęli prócz 8 osób. Ten sam Bóg zapowiada, że tak jak spalił Sodomę i Gomorę i wszystkich ludzi bezbożnych, którzy tam się znajdowali, tak samo dokona spalenia całej ziemi. No więc czeka nas naprawdę duże ocieplenie klimatu. Znacznie większe.
I poniekąd sami jesteśmy za to odpowiedzialni. Ludzie są bezbożni i ściągają nas na siebie Boży gniew i będą tego żałować. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Kiedyś dokonałem takich obliczeń. Nie pamiętam już, co to była za wyższa matematyka. Nie umiałem ich powtórzyć. Ale że skoro jeden dzień jest jak 1000 lat, jakoś przeliczyłem, że Bóg ma do dyspozycji każdego człowieka 15 minut każdego dnia. Do wyłącznej dyspozycji, zakładając, że tam jest nas 8 miliardów, ale nie mam pojęcia, jak ja to policzyłem, nie potrafiłem tego powtórzyć. Natomiast jeśli jeden dzień nasz, 24-godzinny, to jest dla Boga jak 1000 lat, to w jakiś tam sposób doszłem do tego, że Bóg ma dla każdego człowieka do dyspozycji 15 minut. Wyobrażasz sobie, że Bóg do wyłącznej twojej dyspozycji ma codziennie 15 minut. To się wydaje mało, tak? Poświęcamy Bogu 15 minut dziennie, tak? Włączając tą modlitwę rano, modlitwę wieczorem. No, modlitwa przy posiłku to czasami, wiecie, tak, no bo trzeba, nie? No, więc Pan Bóg nawet tutaj nie musi słyszeć tego. To się wydaje mało. To jest 15 minut, nie? Ale wyobraź sobie, że miałbyś do dyspozycji codziennie u prezydenta naszego kraju 15 minut i możesz wtedy pójść do niego i opowiedzieć mu o wszystkich jakichś swoich sprawach, które chciałbyś, żeby on się w jakiś tam sposób nimi zajął, nie? To by nam się podobało, nie? W 15 minut... Musimy oddzielić nasze polityczne upodobania od Bożego Słowa. Bóg mówi, że On udziela władzy konkretnemu człowiekowi w konkretnym miejscu i czasie. I nie ma władzy jak tylko od Boga. I ten akurat człowiek w tym akurat czasie przez Boga jest dopuszczony, żeby tą władzę pełnić. I nie musi się mi podobać, z jakiej partii ten człowiek się wywodzi. On ma tą władzę od Boga. Moim obowiązkiem jako chrześcijanina jest błogosławić tego człowieka, żeby on mądrze tą władzę sprawował i modlić się o to, żeby odsunął od tego człowieka złych doradców. Robimy to? No to zachęcam, żebyśmy to robili. Odsunęli swoje upodobania polityczne, bo one nie mają żadnego znaczenia. Bo nie ma żadnego znaczenia, z jakiej frakcji politycznej jest jakiś tam rządzący. On jest pod wpływem i jakichś określonych sił, najczęściej złych, ale my jako Kościół mamy możliwość wołać do Boga, żeby on od tej siły, od tego polityka odsunął, a dał mu mądrych doradców. Jeśli będziemy to robić, będziemy mieć fajnych rządzących. Ponieważ tego nie robimy, mamy to, co mamy. Ale to taki dodatek. Ale być może ważny, może nawet najważniejszy. No więc jeżeli tak jest, że u Pana Boga jest jeden nasz dzień, to jest jak 1000 lat, więc ma mnóstwo czasu, żeby zająć się każdą sprawą, każdym człowiekiem. Najczęściej ludzie nie wykorzystują nawet tych 15 minut, więc Bóg naprawdę ma dużo czasu. Ale to jest też ważna wskazówka dla nas, że faktycznie jeden dzień jest jak 1000 lat. Więc jeśli Bóg stwarzał ziemię przez 6 dni, a 7 dnia odpoczął, to ziemia będzie, można tak interpretować ten fakt, że ziemia będzie trwać 6000 lat, a siódme tysiąclecie to będzie czas odpoczynku, czyli czas 1000-letniego królestwa. A potem Bóg stworzy zupełnie nową ziemię, z zupełnie nową fizyką i wszystkim nowym. I to te rzeczy nam do głowy na razie nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, co to będzie. No więc tu jest pewna ważna wskazówka dla nas. Idziemy dalej. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem on po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął, przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Niektórzy się zastanawiają właśnie, czy Bóg zwleka, czy my możemy przyspieszyć działanie Boga albo przyjścia Pana Jezusa, albo opóźnić. Po co to robić? My oczywiście myślę, że chcielibyśmy przyspieszyć przyjście Pana Jezusa. Chcielibyśmy, żeby Pan Jezus już przyszedł, już nas wezwał do siebie, no ale z kolei nasi
bliscy jeszcze ciągle są nienawróceni, więc z drugiej strony może lepiej, żeby jednak nie przychodził jeszcze. Więc jesteśmy w takim rozdarciu. Na szczęście nie musimy się w ogóle zastanawiać nad tym, ponieważ Bóg wyznaczył czas, kiedy rzeczy zaczną się dziać i koniec. I nikt tego nie zmieni. Ani chrześcijanie tego nie zmienią, ani bezbożni ludzie tego nie zmienią. Po prostu to się stanie, kiedy się stanie. Bóg ma to już wszystko od dawna zaplanowane i po prostu dzisiaj ciągle jeszcze daje ludziom szansę. Ciągle jeszcze dzisiaj możesz się nawrócić, pojednać z Bogiem, wejść do Kościoła, czyli do tej Jego Arki, zostać zbawiony, uratowany, zostać zabrany z ziemi, kiedy tutaj będzie wszystko płonąć. To jest dzisiaj ciągle dostępne. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień? Mówię do was, oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy zgodnie z obietnicą nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju. Niesplamionych i nienagannych. Więc nie z duszą niespokojną, tylko pełnych pokoju. Niesplamionych i nienagannych. To się stanie, kiedy będziemy się przykładać do tego rozwijania tych cech, o których Piotr zaczął, tak? Od tego owocu Ducha Świętego. Wtedy będziemy pełni pokoju, niesplamieni przez jakieś grzechy i nienaganni w postępowaniu. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. Podobnie w danej mu mądrości pisze nasz drogi brat Paweł, zarówno do was, jak i w tych wszystkich listach, gdzie się na ten temat wypowiada. Porusza on w nich pewne trudne do zrozumienia sprawy. Ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają je, podobnie jak zresztą inne pisma, na swoją własną zgubę. Po pierwsze, Piotr tutaj uwiarygadnia Pawła. Nie wiem, czy wiecie, ale są pewne kręgi pseudochrześcijańskie, które uważają, że Paweł i Łukasz to są zwodziciele. No, Łukasz jest uczniem Pawła i że wszystkie ich pisma to należy wyrzucić, bo to jest herezja. No, Piotr tutaj na szczęście napisał o Pawle jako o swoim bracie i że jego pisma są jak najbardziej właściwe, ale są tam pewne trudne rzeczy, które ludzie niewykształceni i chwiejni przekręcają. Więc wszystkie problemy, które związane są z pewnym zrozumieniem jakichś pism Pawła, na przykład o chustach na głowach kobiet, przez ludzi niewykształconych i chwiejnych są przekręcane na ich własną zgubę. A wystarczy się dokształcić, utwierdzić we właściwych przekonaniach i już będziesz właściwie te rzeczy rozumiał. Wy zaś, kochani, powiadomieni o tym wcześniej, uważajcie, by nie popaść w błąd ludzi nieprawych i nie zachwiać się w swojej stałości. Rozwijajcie się natomiast w łasce oraz w poznaniu naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i na zawsze. Amen. I ja właściwie też powiem amen, bo cóż ja tu mam jeszcze dodawać do tych życzeń. Ja też chcę tego. Więc amen.